techniki, aby pokazać, jak funkcjonować z takim małym szkrabem, prowadząc firmę, będąc studentką, żoną i jak to godzić. Dzisiaj opowiem o dniu, w którym nie mamy pomocy i musimy radzić sobie same, łącząc trochę wszystkie z tych elementów, o których powiedziałam. Tak? Oczywiście. Planowałam i takie były pierwsze nagrania, nagrać to wszystko na kanapie, która jest z tyłu, przy tych pięknych kwiatkach, tym cudownym aparatem, który naprawdę nagrywa świetnie i robi piękne zdjęcia. Jednak moje dziecko jest tak energiczne, że nie ma szans po prostu, więc muszę nagrywać telefonem, chodząc w tą i z powrotem, klikając guzik zakończ nagrywanie i przekrzykując moją córkę. Więc wracając do meritum, nasz dzień zaczyna się 5:36 rano. W zależności od tego, jak księżniczka sobie zażyczy, to ona jest tu szefem, ona rządzi. I ona, pod nią jest wszystko w sumie podporządkowane. Więc jak już wstaniemy, no to ja liczę na to, że mój mąż powie, że dzisiaj nie idzie do pracy i że zwyczajnie ja będę mogła pospać. Trzeba się zorganizować, z czym ja też mam problem. No więc nasz dzień wygląda tak, że jak już wstaniemy, to idziemy na dół. Ja lubię, gdy jest czysto, więc idziemy, sprawdzamy, czy jest czysto. Jeśli nie jest czysto, to mama się bierze za sprzątanie, włącza jedzonko dla tego małego dzidziusia i próbuje również wstawić sobie kawę, co nie jest proste, wbrew pozorom. Często ta kawa udaje się bez problemu zrobić, ale nie da się jej wlać do kubka z mlekiem, bo procedura robienia kawy trochę czasu zajmuje. Trzeba podgrzać mleko, potem je ubić. No więc jeśli nie uda mi się ubić fajnie mleka i podgrzać, to tak naprawdę nie wypijam tej kawy, więc ona czeka na dobre czasy. Po zabawie, po jedzonku, po przebraniu, moja córka około godziny 8:30 ma ochotę na drzemkę, więc takową robimy. Ja w tym czasie zajmuję się właśnie tymi rzeczami, którymi powinnam się zająć, mimo że mam córkę, więc zerkam na maila, sprawdzam telefon, jak trzeba gdzieś oddzwonić, to odzwaniam, jak trzeba gdzieś odpisać, to odpisuję lub piszę jakieś własne maile i wiadomości. Rozmawiam przez telefon, staram się być cicho, bo ostatnio moja córka niestety reaguje na każdy dźwięk obudzeniem, więc no niefajnie. Śpi około od 10 do 40 minut, więc tyle czasu mam. Jeśli mam 10 minut, no to prawdopodobnie jestem na etapie robienia kawy i wchodzę na górę i już muszę ją wziąć, więc cały plan misterny się zakończył. Ciekawe, gdzie ona jest. Zosia? No, ja wiem, że jesteś, tylko dlaczego siedzisz cicho? W tajemnicy wam powiem, że siedzę nie cicho. W przypadku mojej córki chowanie się gdzieś za drzwi oznacza jedno. Domyślcie się co. Więc czeka mnie zaraz. O, jest. Cześć! Widzę cię! No więc jak ona zaśnie, czy się obudzi, to sprawdzam pieluszkę, jedzonko jadła, więc dostaje tylko piciu, dostaje jakiegoś chrupałka kukurydzianego, z którym sobie przez chwilę chodzi, po czym bawimy się. Czasami włączam jej bajki, ale takie głównie bajki po angielsku i takie fajne, takie też, które ja bym sama chciała oglądać i zresztą z nią oglądam. Sobie śpiewamy, tańczymy, chociaż dużo czasu nie mamy, bo ona tak naprawdę około 11 jest już senna, więc ona znowu musi iść sobie troszkę podrzemać, więc też tak robimy, więc idzie drzemać około tej 11, ale to jest dosłownie, no nie wiem, no nie da się stwierdzić, to jest raz pół godziny, raz 40 minut, raz 15 minut. No więc w zależności od tego, ja robię jakieś szybkie rzeczy, wstawiam pranie, wyjmuję z zamrażarki zupkę kolejną. Może już tego nie pi. To nie jest dobry pomysł. Wiesz, to nie jest dobry pomysł, proszę. No jeśli jesteśmy same, to wtedy około
12 junia je. Je wtedy sobie owocka, tak? Jakiegoś. I idziemy na spacer. Tak, idziemy na spacer. No i co na spacerze? Na spacerze albo robimy zakupy, albo po prostu spacerujemy po lesie, bo mieszkamy dosłownie obok lasu. Albo spacerujemy po lesie, albo idziemy na zakupy, albo jedno i drugie. Czasami stwierdzamy, i to najbardziej lubię, jak że sobie po prostu jedziemy. I sobie jedziemy do kawiarni, do księgarni. Oczywiście też kiściuszek dla Bobasa czasami mama kupi i może coś dla siebie. To jest takie śmieszne. Ach. No więc co? No więc tak sobie jedziemy gdzieś dalej, no to wtedy już wracamy dopiero około 18. Już teraz nie będziemy mogły tak robić, bo mama jeszcze nie ma prawa jazdy, a tatuś będzie wracał albo później. Albo nie wiadomo jak, więc już raczej rzadko będziemy robić tak, że będziemy z tatą wracać. Będziemy po prostu jeździły teraz, jeździły po Warszawie, zwiedzały kawiarnie, które są przychylne dla matek z dziećmi, bo raczej staramy się tylko takie wybierać z przyczyn dość oczywistych. Po pierwsze, zazwyczaj są tam matki i nie przeszkadza im, że dziecko dużo mówi. Po drugie, jest miejsce, tak, dla takich dzieci. One niestety szybko się nudzą, więc picie kawy. Dziękuję. Kocham cię. Dałaś mi mnie buzi. Jesteś wspaniała, wiesz? O, właśnie na ślinie. Jeszcze? Kocham cię też. No więc takie miejsce się wybiera po to, żeby móc w spokoju spędzić ten czas. Wypić kawę, a dziecko w tym czasie albo bawi się z innym dzieckiem, albo jest zajęte zabawkami. O, właśnie są uroki wyglądania ładnie na nagraniach, mając dziecko. Moje zwierzęta właśnie sobie tutaj, patrzymy na nie. Chodzą sobie po tarasie, kot już chce wejść, ale zaraz kotku ci wpuszczę. No i tak na przykład, jak zależy, o której wrócimy, no to jak wrócimy, Zosia zje. I wtedy już, mimo że jest śpiąca około 17, to nie idziemy spać, tylko bawimy się, tańczymy. Zazwyczaj wtedy włączam pustki, koncert albo jakiś inny koncert na Trójce i sobie śpiewamy, tańczymy. Różne rzeczy wtedy robimy. I czekamy, aż wróci tata. Jeśli wróci normalnie, to tata kąpie Zosię. Ja wtedy wstawiam jedzonko. I tak około 20 junia idzie spać. Ale to jest różnie, no bo czasami... ojejku, czasami idzie wcześniej, jak jest bardzo zmęczona, a czasami idzie później. Jeśli bardzo, nie wiem, chce być troszkę dłużej, to nie zmuszamy jej do tego, żeby szła spać. Aż jakoś no, bez przesady, tak? Ale raczej ona no, już maksymalnie 21 to jest zmęczona. Przesypia całą noc, chyba że ją coś boli. Więc w nocy wstaje mąż do niej, bo ja po prostu zwyczajnie nie ogarniam tego. Jak mam takie wrażenie, że jak jest ktoś w pokoju ze mną, to jakby cała odpowiedzialność, może nie każdy, tak? Ale przez to, że to jest mój mąż, no to jakby odpowiedzialność spoczywa na nim, bo ja po prostu głęboko śpię. No mi osobiście jest to bardzo na rękę, bo ja później cały dzień funkcjonuję i z nią, i chociaż w nocy mogę się wyspać, tak? To duże wsparcie. No ale też rozumiem, że on może być zmęczony przecież, bo chodzi do pracy. No ale tak sobie ustaliliśmy. No więc kolejny dzień się zaczyna podobnie, no chyba że Niunia jest chora. Tak jak to się już zdarzyło, miała zapalenie skrzeli. Lub po prostu ma gorszy dzień. Jak każdy. Więc wtedy jest troszkę modyfikacja. Chodź. Też nagramy, jak wygląda taki dzień, jeśli mama ma pomoc babci na przykład. Bo jak ma pomoc babci, tak, to wtedy jedzie do pracy. Wtedy jedzie do pracy i załatwia wszystko trochę szybciej, trochę sprawniej. Dlatego babcia jest u nas 2 tygodnie w miesiącu, żebym mogła przez 2 przynajmniej tygodnie w miesiącu funkcjonować w miarę normalnie. Tak naprawdę dla mnie to, co się dzieje nawet bez babci, jest normalnie, ale prowadząc firmę, będąc studentką, musząc załatwić czasami takie rzeczy, które wymagają wyjścia z domu bez dziecka,
to dobrze mieć taką alternatywę. No można również zatrudnić nianię i to też my z tego korzystaliśmy. Przychodziła i pewnie będzie jeszcze przychodziła do nas pani, która pomagała mi przy Zosi, którą Zosia bardzo zresztą lubi i ta pani ją też lubi. Więc to wszystko jest do pogodzenia i studia i jest to kierunek, który jest moją pasją, więc bardzo bym chciała móc czytać te książki wszystkie, co tam leżą za mną. Jednak nie zawsze to jest możliwe. Ojej, nie zawsze jest to możliwe, tak, moje dzieciątko. Ale nie poddajemy się. Mamy jeszcze bardzo dużo planów. No już właśnie zaczyna być śpiąca, bo jest w 17:30. Więc ona już zaczyna być śpiąca. Ale niestety nie pójdziemy już spać, bo będzie niedługo kąpiel, kolacja. I wtedy pójdziemy spać. A nie ja tak od razu. Więc będę się z wami dzieliła przemyśleniami związanymi z macierzyństwem, ale nie tylko. Myślę, że pojawią się również rzeczy ze sfery moich pasji i z mojej pracy. Więc na tą chwilę mam nadzieję, że tak to wyszło. I trzymajcie się, tak? Powiedz papa. Nie tata, tylko papa. W najbliższym czasie nagram filmik o tym, jak to wygląda, gdy mama może sobie pójść. Trzymajcie się, pa, 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 pa.